Hej o Dzisiaj bardzo szybki odcinek o tym, jak odróżnić wiertło od freza. I zaczynamy. W lewym narożniku znajduje się wiertło kręte. To ono. W prawym narożniku jest czterostrzewy. To wcale nie znaczy, że ma znaczną przewagę. Chociaż ma czterostrze. I na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć między tymi dwoma narzędziami znaczącą różnicę. To już Wam ułatwi sprawę. Wiertło ma tutaj taki... Jakby stożek z przodu. Na czubku na końcu ma taki stożek. W zależności od tego, do czego służy to wiertło, jest to taki kąt. Ale zapamiętajcie no wiertło ma stożek. Są też fryzy stożkowe, ale są to tak zwane fazowniki. O nich dzisiaj nie będziemy mówić i one mają swoją specyficzną budowę. Fres akurat to jest fres palcowy, to jest ostrzowy. Nie mówię tutaj o ilości ostrzy, bo wyraźnie widzimy. Że wietle mamy dwie krawędzie skrawające. Krawędzie skrawające wiety to są tutaj na końcu takie ostre. Są dwie krawędzie skrawające. Dla freza mamy krawędzie skrawające czołowe i krawędzie skrawające boczne. Bardzo ważna rzecz. Wietło skrawa tylko tymi dwoma krawędziami czołowymi, więc może pracować tylko w ten sposób. O, się w odpowiednią stronę. W ten sposób. Dlaczego mówię w odpowiednią stronę? Bo mamy wiertła lewe i prawe. Ale o tym w innym odcinku. Tutaj, ten rowek, to nie jest, ta krawędź, to nie jest krawędź skierowająca wiertła. A ten rowek służy tylko i wyłącznie do odprowadzania wióra. Ja wiem. Ja doskonale wiem. Że są osoby, które robią otwory, Wiertłem i powiedzą, że no przecież się da, że można ten otwór wiertłem powiększyć, nie tylko do średnicy wiertła. Ale moim zdaniem to z jakąkolwiek dokładnością wymiarową nie ma nic wspólnego. To jest tylko zabawa na krótką metę. Bo uszkadzacie to wiertło i nie macie tego, co chcecie. Najczęściej otwór jest stożkowaty, bo on nigdy nie będzie walcem. Bez sensu. Użyjcie wtedy freza. On ma tutaj krawędzie skierowające, ma cztery jeszcze, więc tutaj na czole ma cztery krawędzie a tutaj ma boczne krawędzie skrawające. Pokażę Wam teraz na przykładzie. Mam tu taką deskę. Wiertła w tym przypadku możemy użyć do wywiercenia tego otworu i tyle. Nic więcej tym wiertłem nie zrobimy. Dużą podpowiedzią, co można zrobić danym narzędziem, jest jego nazwa. Bo wietło. Wietłem się wierci. Afrezem frezuje. Żeby ten otwór poszerzyć, możemy użyć freza, który wjedzie tutaj po i obracając się powiększy nam otwór. Frezem możemy wykonać cały obrys naszędzie w ten sposób. Oczywiście musi się on okręcić z odpowiednią prędkością. Teraz to nie jest ważne. Frezem możemy poszerzyć ten otwór. Możemy zrobić, jeśli byśmy chcieli fasolkę. Ale wiertło, pamiętajcie, służy do skrawania tylko i wyłącznie swoją powierzchnią czołową. Mam nadzieję, że teraz jak zobaczycie i Fres, to już będziecie wiedzieli mniej więcej, do czego to służy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to proszę napiszcie je w komentarzu, a postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnych filmach, ponieważ temat wiedzenia fryzowanie ogólnie obróbki ubytkowej i obróbki skrawaniem z, z jest bardzo szeroki. Dlatego nie jestem w stanie tego umieścić w jednym filmie. Postaram się robić kolejne. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zasubskrybowały mój kanał. Jeśli jeszcze go nie subskrybujesz, a podobają ci się te treści, będę bardzo wdzięczna, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj, bo te subskrypcje naprawdę motywują do dalszej pracy. Jeżeli masz ochotę, kliknij też dzwoneczek. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!